Nowoczesny basen w Tworkowie już otwarty. Lato w Arboretum Bramy Morawskiej. Dzień dobry, dzisiaj piątek, 30 dzień czerwca. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W Tworkowie w gminie Krzyżanowice otwarto nowoczesny obiekt rekreacyjny. Nowy park wodny powstał na terenie starego kąpieliska w sąsiedztwie ruin zamkowych. No chałupę, górę, odry, bo w pływaniu jestem dobry. W Krzyżanowicach, stolicy gminy, robię z odry głupie miny i tak chciałbym zabrać do morza niejakiego utrackiego Grzegorza. Basen w Tworkowie został otwarty. Pierwsi goście mogli podziwiać nowoczesny obiekt spełniający wszystkie wymogi rodzinnego kąpieliska zewnętrznego. Dobre zadanie dla mieszkańców, bo chcemy, żeby byli mieli dobre, bezpieczne warunki do kąpania, wypoczywania, do rekreacji. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. A technologia niemiecka zastosowana bardzo dobrej klasy. No, myślę, że jak tu ktoś powiedział, Mercedes klasy S tutaj w gminie Krzyżanowice na naszym basenie sprawi, że będzie on, mam nadzieję, bezproblemowo funkcjonował całe lata. To jest jedna z największych inwestycji w historii gminy, bo sam basen ponad 19 milionów, ale 90% tych środków przekazał rząd. Podjęliśmy tą decyzję, żeby właśnie te pieniądze tutaj trafiły. Miałem przyjemność wręczać promesy panu wójtowi i są tacy w Polsce, którzy jeżdżą, mówią, że te różne plastikowe kartoniki, promesy to są jakieś wydumane pieniądze, to tu za mną widać, jakie to są wydumane pieniądze. Te inwestycje są potrzebne, bo my rozwijamy Polskę w sposób zrównoważony. Każda miejscowość, każda mała miejscowość, czy wieś, czy gmina, każde miasto średniej wielkości jak Racibórz, też mieszkańcy tych miast zasługują na to, żeby jak najwięcej dotacji, jak najwięcej milionów do nas spływało. Samych samorządowców, samej gminy nie byłoby stać na tak dużą inwestycję, jaką tutaj widzimy, jaką jest basen. Dzięki właśnie temu specjalnemu programowi Polski Ład, który przygotował rząd Zjednoczonej Prawicy i te środki zostały tutaj przez determinację wójta utrackiego skierowane właśnie do tej gminy, możemy się dzisiaj cieszyć tym otwarciem. I ja wierzę, że ten basen będzie tutaj rozwijał nasze dzieci, rozwijał fizycznie i rekreacyjnie naszą młodzież, dzięki czemu już niedługo będziemy mogli się cieszyć ich startem w różnych zawodach czy nawet olimpiadzie, przede wszystkim reprezentowaniu naszego regionu na arenach międzynarodowych. Modernizacja, w zasadzie nowa Niecka i nowe urządzenia, nowe budynki, uzdatnienie wody, system filtracji pełni zautomatyzowany w parku wodnym pod zamkiem, bo tak nazwaliśmy nasz obiekt. Myślę, że w fajnym miejscu, ciekawym, może trudnym, bo dużo drzew, ale znowu przyjaznym pod względem przyrodniczym, rekreacyjnym, więc myślę, że będzie się cieszył, mam nadzieję, że będzie się cieszył dużą popularnością i będzie atrakcyjne dla nie tylko mieszkańców, młodych mieszkańców naszej gminy, ale i dla starszych i wszystkich odwiedzających. Kąpielisko w sąsiedztwie ruin Zamku Tworkowskiego z odrestaurowaną wozownią, platformy widokowej na wieży, parku oraz stawu Trzeciok będzie atrakcją nie tylko rekreacyjną, ale również turystyczną. Polska powinna się rozwijać równomiernie, więc cieszę się, że tutaj ta inwestycja została zrealizowana, że ona będzie cieszyć oko, no bo przecież Tworku od 15 lat ma tytuł najpiękniejszej wsi województwa śląskiego, a myślę, że od dzisiaj spokojnie można mówić jednej z najpiękniejszych miejscowości w Polsce pod względem właśnie zaangażowania mieszkańców i zabytku, parków, zamku, zagospodarowanego ruin zamku, też zresztą z dotacją rządową, no i teraz ten obiekt rekreacyjny, który na pewno będzie tutaj ściągał setki, jeśli nie tysiące osób. Na inwestycję gmina Krzyżanowice przeznaczyła z własnego budżetu 1 900 000 zł. Resztę kosztów pokryto z dofinansowań zewnętrznych. Przed pandemią, jak kosztorys gdzieś tam zaktualizowaliśmy, to była kwota 15 milionów. Natomiast no, oferta w 2022 złożona, jedna jedyna, bo reszta firm się wycofała, bo to trudna inwestycja, opiewał na kwotę ponad 19 milionów 200. Ale udało się pozyskać środki najpierw z Polskiego Ładu, 13,5 miliona, później z subwencji, również na środowiskowe sprawy i oczyszczania ścieków, które też tutaj jest nowoczesna oczyszczalnia ścieków przy obiekcie. Z gminą Krzyżanowice współpraca przebiegała bardzo dobrze. Czy były dla nas jakieś wyzwania? Jako firma z 35-letnim doświadczeniem, która się specjalizuje w remontach basenów, zwłaszcza remontach kąpielisk zewnętrznych,
trudności jakichś ponadprzeciętnych nie było, z którymi byśmy sobie nie mogli poradzić. Zresztą rok realizacji obiektu, remontu obiektu też pokazuje, no, że dało się to fajnie wykonać i myślę, że efekt jest imponujący. Dzieci z Tworkowskiej Podstawówki podczas otwarcia mogły korzystać z atrakcji basenowych, w tym zjeżdżalni, natomiast całą długość basenu jako pierwsze przepłynęły młode mieszkanki Tworkowa. Generalnie było bardzo fajnie, woda spoko, mega fajna woda, super się pływie, no i myślę, że będzie fajnie. A tobie jak się podobało? No fajnie, bo woda ciepła, dość myślałam, że będzie bardziej lodowata. Dlaczego warto tu przyjeżdżać? Co można zobaczyć, co można robić? No, jest tu bardzo dużo atrakcji, bo jest i coś dla młodszych tam, są zjeżdżalnie, właśnie basen do pływania, wiry, no ogólnie jest mega dużo rzeczy, także dla każdy na pewno sobie tu coś znajdzie. Dużo atrakcji tutaj jest, powiem. No dla małych i dla tych takich starszych, dla nastolatek, dla tych takich małych bobasków. Bardzo fajnie, myślę, że im się tu bardzo spodoba. Rodziny z okolic również mogły skorzystać z nowoczesnego wyposażenia kąpieliska. Cieszymy się bardzo, że ten basen tutaj powstał. W końcu mamy gdzie z dziećmi przyjechać, miło spędzić czas. Pamiętam jeszcze ten stary basen, no bez porównania, są zjeżdżalnie, jest bezpieczniej, jest całkiem inaczej, nowocześnie, także jest duża różnica. Brodzik dla dzieci, bo ten stary to po prostu całkiem inna bajka była. Teraz właśnie takie urozmaicenie kolorowo, także ta najmłodsza jest bardzo zadowolona i to nas też cieszy. Bo jak ci się podobało? Super. A w którym byłaś w basenie? W Brodziku. Zjeżdżałam. A po czym zjeżdżałaś? Po zjeżdżalni. Obecny był na otwarciu obiektu również mieszkaniec gminy, który pamięta, jak było na starym basenie. Ten basen już był przed wojną. Potem po wojnie to był zaniedbany i był zaloty z wodą tu ze stawu. Ta woda do basenu pobierana była ze stawu. Tam na wierzchu były filtry takie betonowe, korki, żwir, koks. I to woda szła do basenu. W miejsce starego, przedwojennego obiektu powstał nowoczesny kompleks. Teraz nowy park wodny ma już tylko wspólny adres z byłym kąpieliskiem tworkowskim. Głębokość basenu rekreacyjnego to 80 do 130 cm, natomiast głębokość basenu pływackiego od 130 do 180 cm. Projektant wymyślił palmy. Natomiast wszystko inne wymyśliliśmy my, bo to już było w tej mojej koncepcji, którą miałem w 2003 roku. Te zjeżdżalnie niecka, rekreacyjna, pływacka, taki park jakiś tam wodny taki dla dzieci. Jeżdżąc po różnych obiektach, nie tylko w kraju, ale gdzieś w Czechach, w Austrii, widziałem podobne obiekty i myślałem, że jeżeli podejmiemy się zadania, bo gdybyśmy nie mieli basenu, może byśmy go nie robili. Natomiast ten basen był, on funkcjonował w świadomości mieszkańców. No, dostaliśmy środki zewnętrzne. Wszystko to sprzyjało temu, by tą inwestycję podjąć, tą rękawicę. I myślę, że dobrze, dzisiaj cieszymy się z efektów. Oprócz basenów został zabudowany zespół zjeżdżalni wodnych. Mamy zjeżdżalnię tą niebieską, która jest za nami, Anakonda. To jest zjeżdżalnia rurowa, plus zjeżdżalnia rodzinna. Rodzinna też dlatego tak się nazywa, bo jest szeroka. Nie ma wydzielonych torów. Może zjechać mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, babcia z dziadkiem. Mogą wszyscy wspólnie zjeżdżać. Na terenie obiektu jest również boisko do gry w siatkówkę plażową. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje dla rodzin planujących spędzić wolny czas na terenie wodnego kompleksu. W basenie wielofunkcyjnym mamy masaż, ławeczkę z masażem powietrznym, plus cztery armatki wodne do masażu karku, masażu pleców. Jest tak zwany też dzwonek wodny, ten niebieski, po którym się fajnie spływa woda. Też stanowi to dużą atrakcję na obiekcie. Oprócz basenu tutaj wielofunkcyjnego mamy też w atrakcjach wodny plac zabaw dla dzieciaków, które pewnie będą na chęci korzystały z wiaderka, z którego się przelewa woda. Także atrakcji na tak mały obiekt jest naprawdę dużo. Wejście na basen umożliwia elektroniczny system obsługi klienta z automatem biletowym, elektroniczną obsługą kasową oraz kołowrotkami. Całodzienna wejściówka dla osoby dorosłej to 20 zł. Dla mieszkańców gminy Krzyżanowice 15 zł, dla dzieci, młodzieży oraz studentów z gminy Krzyżanowice to 10 zł. Z każdą zmianą pory roku zmienia się również natura. Sprawdziliśmy, jakie letnie skarby natury mogą odnaleźć zwiedzający Raciborskie Arboretum Bramy Morawskiej.
Lato w pełni zagościło już w Arboretum Bramy Morawskiej, które jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w krainie górnej Odry. Las Obora to miejsce, w którym są różnorodne kolekcje roślinne oraz naturalna część leśna z licznymi okazami starych drzew oraz przyroda bogata w gatunkowe rośliny i grzyby. Wchodząc do lasu, pierwsze co nam się rzuci w oczy, a nawet nie w oczy, tylko to poczujemy, jest to, że jest zdecydowanie chłodniej. Więc przy wysokich temperaturach powietrza na parkingu, nawet wysiadając z samochodu, jak już tylko zrobi się pierwszy krok w stronę lasu, można to poczuć, że jest zdecydowanie chłodniej, przyjemniej. Jak spojrzymy w górę, to nagle okazuje się, że nie widzimy niebieskiego nieba, a widzimy zielone niebo z liści. Liście mają przeróżne kształty, można je obserwować. Wśród tych liści kryje się bardzo wiele owadów, ale też ptaków, które są bardzo gwarne o tej porze roku, więc na pewno jest co podziwiać. Na początku miesiąca lipca zaczyna także kwitnąć lipa. Dodatkowo mało tego, że czujemy, że jest chłodniej, że jest przyjemniej, pięknie, to jeszcze mamy piękny zapach. Gdy tylko znajdziemy kwitnącą lipę, to od razu można poczuć, że ona kwitnie. Nawet jeśli jej nie widzimy, nie rozpoznajemy, to ten zapach jest na tyle intensywny, że na pewno z nią znajdziemy. Lato również zagościło w ogrodzie. Lato w ogrodzie, ten początek lata, to są przede wszystkim róże, no właśnie królowe tego początku lata, czyli czerwiec, właśnie początek lipca, kwitnie wiele naprawdę bardzo różnorodnych odmian róż, a w naszym arboretum mamy wiele róż historycznych, które nie tylko pięknie wyglądają, ale również mają oszałamiający zapach. No i zachęcamy, żeby badać je wszystkimi zmysłami. Nie tylko róże, ale wiele innych roślin kwitnących można podziwiać w ogrodzie raciborskiego arboretum. Te fioletowo-niebieskie to jest przetacznik kłosowy. Taka roślina rosnąca również dziko, na miejscach suchych, niezbyt wymagająca, bardzo piękna, właśnie w ogrodach długo kwitnie i przyciąga wiele owadów. Ta za nią to jest pysznogłówka, czyli monarda. Ona też ma taki dość charakterystyczny, piękny zapach. No i też widzimy, jaki jest ładny efekt. A za nią dopiero zaczynają kwitnąć floksy, czyli płomyki wiechowate, takie babcine kwiaty, bardzo popularne w starszych ogrodach. Dawniej bardzo często spotykane, obecnie rzadziej, ale znowu wchodzą do łaski jako rośliny niewymagające, właśnie dające też również zapylane przez ćmy, przez motyle. Bardzo pięknie pachnące. Ogród botaniczny jest położony w pobliżu Bramy Morawskiej, przez którą prowadzi korytarz ekologiczny, będący szlakiem migracji wielu gatunków owadów z południa. Mamy tu przede wszystkim wiele trzmieli, wiele dzikich pszczół, a takim z ciekawszych gatunków jest zadrzechnia fioletowa. To jest gatunek częstszy na południu Europy, a w ostatnich latach coraz częściej pojawia się również na północy, między innymi w Polsce. I pierwsze takie stanowiska odnotowano właśnie w okolicach Raciborza. Pożyteczne grządki w arboretum są bogate w zioła, które również są źródłem pożywienia dla owadów. O tej porze roku właśnie kwitnie wiele tutaj czosnków, naparstnic. Również taka bardzo ciekawa roślina kwitnąca na żółto, grindelia, która jest rośliną bardzo leczniczą, bakteriobójczą, grzybobójczą, również przyjazną owadom, ale jednocześnie mało popularną w naszych ogrodach, a pochodzi z Ameryki Północnej. A to jest właśnie grindelia, ta roślina pochodząca z Ameryki Północnej, na preriach właśnie amerykańskich ona naturalnie występuje, a jest bardzo właśnie lecznicza, ma wiele takich właściwości bakteriostatycznych, grzybobójczych. I jednocześnie, jak widzimy, wiele owadów lubi na niej przesiadywać, po prostu jest bardzo miododajna. Podczas spaceru w raciborskim arboretum możemy również odwiedzić mini zoo. Czerwiec to jest też pora, kiedy rodzą się małe daniele. I w tym roku zanotowaliśmy dwa takie mamy przychówki małych danieli. Matka natura pokazała swoją siłę i mamy nowych mieszkańców. Nie są to zwierzęta kupione, tylko po prostu u nas urodzone, bo dosłownie przedwczoraj urodziła się młoda owieczka. Mamy też wyklute młode gąski, młode barzęty, więc na pewno jest to też ciekawe tak zobaczyć, jak te zwierzęta się zmieniają. Jednak tu chcielibyśmy zaalarmować, zwrócić szczególną uwagę, że mimo tego, że nas kuszą te wszystkie liście, które są na drzewach i te trawki, które gdzieś tam na terenie tego mini zoo rosną, żeby jednak nie dokarmiać tych zwierząt pokarmem, który nie jest na to przeznaczony i robić to bez nadzoru pracowników tutaj arboretum, bo po prostu my później nie wiemy, ile te zwierzęta zjadły, jakie to były rośliny. Niektóre rośliny mogą być trujące dla zwierząt, dlatego przy zagrodach kóz i owiec jest specjalistyczna karma, którą można podawać bez obaw o ich zdrowie. Za niedługo planujemy też taką akcję, żeby ziarenkami różnego rodzaju
nasionkami można było pokarmić też ptactwo. Więc to myślę, że już nie, na najbliższe weekendy pewnie się taka atrakcja w naszym mini zoo pojawi, więc kto będzie chciał, będzie mógł takie nasionka nabyć i po prostu ptactwo pokarmić. To będzie też kontrolowana ilość, więc na pewno te zwierzęta nie będą przejedzone. Na turystów odwiedzających arboretum oprócz pięknych leśnych widoków oraz kolekcji roślin czekają zaczarowany ogród, ścieżka zdrowia, edukacyjny plac zabaw dla dzieci, miejsca biwakowe, gród historyczny i stanowisko archeologiczne. Wycieczkę można dwojako zaplanować. Może to być wycieczka indywidualna. Bardzo serdecznie polecamy ścieżkę dendrologiczną, którą otworzyliśmy w zeszłym roku. Jest to ścieżka, która ma swój początek po prawej stronie przy wejściu do arboretum. Jest to trasa zdecydowanie mniej uczęszczana niż te główne ścieżki tutaj w kierunku mini zoo. Jest to dosyć długa trasa. Tak 2 kilometry trzeba przejść, ale na pewno będą zupełnie inne doznania niż przejście się tutaj w kierunku zaczarowanego ogrodu i mini zoo, gdyż w okresie wakacyjnym, szczególnie weekendowym, jest tutaj naprawdę bardzo dużo odwiedzających. Więc jeżeli ktoś planuje taki spokojny spacer na łonie przyrody i dodatkowo chciałby się czegoś dowiedzieć, to na tej ścieżce przyrodniczej na pewno jest taka możliwość. Grupy zorganizowane mają możliwość zwiedzania arboretum w towarzystwie przewodnika. Każda pora roku oferuje wiele niespodzianek dla odwiedzających. Na stronie internetowej Arboretum Bramy Morawskiej dostępny jest plan atrakcji. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich to wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości już w poniedziałek. Pogodnego weekendu.